szerokotorowej linii kolejowej numer 57, która prowadzi od granicy państwa w Kuźnicy Białostockiej do stacji Geniusze po drodze przez stację Sokółka. W latach 2019-2023 przeprowadzono modernizację, to znaczy wymieniono prawie 27 km szerokich torów, wybudowano nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym, jednocześnie modernizowane były obiekty inżynieryjne na tej trasie, czyli mosty, przepusty, takich obiektów zmodernizowano 16. Tyle samo zmodernizowano również przejazdów kolejowo-drogowych. Dzięki temu zwiększył się poziom bezpieczeństwa, ponieważ te przejazdy mają nowe nawierzchnie, nowe zabezpieczenia. Dlatego na modernizacji tej trasy zyskują także okoliczni kierowcy. Jaki był cel tej modernizacji? Przede wszystkim na linii z Kuźnicy poprzez Sokółkę do Geniusz może się zwiększyć, usprawnić ruch towarowy. Po szerokich torach będzie mogło wjechać więcej pociągów, pociągów cięższych i dłuższych, ponieważ wzrosły dopuszczalne naciski na oś takiego pociągu. Jednocześnie jesteśmy gotowi do przyjmowania maksymalnie długich pociągów towarowych o długości powyżej kilometra. Wszystko to zapewni w przyszłości sprawniejszy, wydajniejszy przewóz towarów i nowe możliwości dla rozwoju biznesu, czy to w Sokółce, czy też na stacji Geniusze, do której znowu będzie można dojechać pociągami towarowymi.